Cześć moi mili, dzisiaj zapraszam Was na szczególny odcinek. Szczególny, bo będzie o szczególnej osobie. Wiem, że zawsze Was przekonuję, że mówię tutaj o wyjątkowych osobach, ale myślę, że historia pani Małgorzaty Lorentowicz to historia jedna z ciekawszych na moim kanale. Musicie więc ze mną zostać do samego końca. Dlaczego? Bo widzowie kojarzą panią Małgorzatę jako taką dystyngowaną damę o zawsze nienagannych manierach, natomiast jej rola w Koglu Moglu stała się już kultowa. Oczywiście chodzi o babcię Wolańską. Aktorka ma jednak na swoim koncie wiele cenionych ról, więc dziś Wam o nich pokrótce przypomnę, ale zdradzę Wam także, że życie jej nie rozpieszczało. Być może tych ról byłoby więcej, gdyby nie trudne życie prywatne, począwszy od wojny, od tego, że aktywnie w niej uczestniczyła, chcąc pomagać innym. O mały włos nie straciła życia, a później, gdy odnalazła miłość swojego życia, niestety również szczęście tutaj nie sprzyjało. Dlaczego? Co się działo? Jak wyglądała jej droga do kariery? Jak wyglądała jej emerytura i ostatnie lata? O tym Wam dzisiaj opowiem. Zapraszam Was serdecznie do tego, żebyście ze mną spędzili więc najbliższy czas. Pani Małgorzata Lorentowicz urodziła się 8 stycznia 1926 roku w Warszawie jako Janina Damięcka. Już od najmłodszych lat marzyła o tym, by kiedyś zostać aktorką. Jej młodość bardzo mocno naznaczyła wojna, bo gdy rozpoczęła się II wojna światowa, aktorka pozostała w Warszawie. W 1942 roku zasiliła szeregi Armii Krajowej, a 2 lata później brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka, łączniczka o pseudonimie Duda. Przez 2 miesiące dowodziła grupą 15 łączników. Była zdecydowana, umiała obchodzić się z ludźmi, umiała wydawać im polecenia. Udzielała także pomocy powstańcom, często nie znając ich prawdziwych nazwisk, a jedynie twarze. Swoim charakterem tak zachwycała współtowarzyszy tej niedoli, współtowarzyszy walki, że ci wręcz tracili dla niej głowę, a ich serca myślały tylko o pani Małgorzacie. I choć często mówi się, że no cóż, podczas wojny pewnie powinno się wyłączyć takie emocje jak miłość i w ogóle o tym nie myśleć, bo przecież są ważniejsze rzeczy na głowie, to oczywiście ludzka natura może się chyba tylko z tego pośmiać. Natomiast w 1944 roku stanęła oko w oko ze śmiercią i nie jest to przesada. Jej historia bowiem tutaj naprawdę mrozi krew w żyłach. Wraz z kilkudziesięcioma innymi powstańcami utknęła bez wody i żywności w wypalonym budynku na Solcu. Nie mieliśmy już z czego strzelać, uciekać nie było gdzie. Nie mieliśmy także ubrań, żeby się przebrać za cywilów, wspominała w 1947 roku, gdy składała zeznania. Teraz przytoczę Wam ich fragment. W tym czasie podszedł do mnie esesman, który uprzednio zamordował Szumskiego i księdza i kazał mi się odwrócić twarzą do ściany. Wiedziałam, że chce mnie zabić i powiedziałam, że się nie odwrócę. Wtedy kazał mi podnieść ręce do góry, na co nie podniosłam rąk, mówiąc, że nie mam nic w kieszeniach. W tej chwili na mnie spojrzał. Nic nie mówiąc, odwrócił się, a ja krok za krokiem odeszłam do grupy ludności cywilnej. Aktorka później nie miała pojęcia, dlaczego SS-man oszczędził właśnie ją, mimo że dosłownie kilka chwil wcześniej zabił dwójkę jej współtowarzyszy niedoli. Aktorka trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie. Jak się domyślacie, wydarzenia z wojny ukształtowały aktorkę, odbiły na niej piętno na całe życie. Jak wspominali jej przyjaciele, nigdy nie zapomniała tego, co tam przeszła. Być może właśnie dlatego była osobą, która później była przez wielu przytaczana jako przykład, osoby o wielkiej kulturze, wielkiej wrażliwości, wielkiej empatii. Podkreślała, jak ważny jest dla niej patriotyzm, że nie boi się wyzwań. Dla wielu osób była po prostu symbolem odwagi. Przez całe życie była też niezwykle słowna i lojalna. Kiedy ktoś w jej otoczeniu potrzebował pomocy, zawsze była, na zawołanie właściwie, albo nawet nie trzeba było jej pytać o pomoc. Jak sama mówiła, nie wyobrażała sobie, by jej nie udzielać. Ale gdy wojna się skończyła, trzeba było wybrać zawód. Pani Małgorzata wcześniej studiowała na Wydziale Humanistycznym. Dopiero po wojnie postanowiła związać swoją przyszłość z aktorstwem, ale wcześniej zastanawiała się, myślała, żeby studiować nauki polityczne, historię sztuki i stomatologię. Jednak to aktorstwo okazało się być jej prawdziwym powołaniem. Tym bardziej, że poznała swojego przyszłego męża,
który był reżyserem i scenarzystą. Mowa o Lechu Lorentowiczu. Ukończyła Warszawską Wyższą Szkołę Teatralną i już jako studentka miała zwracać na siebie uwagę. I nie był to przypadek, bo kilka lat później stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek polskiego kina. Wśród próbujących studentów zapamiętałem przede wszystkim śliczną, smukłą blondynkę o zdecydowanie lirycznym wnętrzu. Była to Małgorzata Lorentowicz. Z lirycznej amantki przeistoczyła się w znakomitą aktorkę charakterystyczną. Pomogły jej słodycze, które uwielbiała, wspominał początki kariery aktorki Witold Sadowy. Ale faktycznie w młodości pani Małgorzata mogła pochwalić się świetną aparycją, co przysparzało jej propozycji filmowych. Zadebiutowała na scenie w 1950 roku w Szczecinie. Później występowała także we Wrocławiu, by w 1955 roku powrócić do stolicy. Już wtedy była żoną scenarzysty i reżysera Lecha Lorentowicza, tak jak wam wspominałam, która na swoim koncie ma takie filmy jak Znicz Olimpijski czy Trzecia Granica. Po raz pierwszy aktorka na kinowym ekranie pojawiła się w filmie Pod gwiazdą frygijską Jerzego Kawalerowicza. I mimo, że była już mężatką na swoją prawdziwą miłość, musiała poczekać jeszcze kilka lat. W tym czasie już świetnie odnajdywała się w rolach dystyngowanych kobiet. Właściwie tego szyku, tej klasy, takiej niedostępności pomimo całego charakteru aktorki nie brakowało jej. Dlatego te role przychodziły jej z łatwością, a być może po prostu reżyserom pasowała do tego typu ról. Ale teraz o miłości słów kilka, bo nastał rok 1956, kiedy aktorka poznaje tę swoją wyczekaną, upragnioną wielką miłość. Aktora Tadeusza Janczara. Oboje byli już po nieudanych związkach, a pan Tadeusz miał również syna z poprzedniego związku, Krzysztofa. Kiedy między nimi zaiskrzyło, para po 2 latach postanowiła stanąć na ślubnym kobiercu. Nie doczekali się wspólnych dzieci, aktorka przez całe życie ich nie miała, dlatego wielką miłością obdarzyła swojego pasierba Krzysztofa. Można powiedzieć, że mu matkowała. Później, po latach, również bardzo taka bliska przyjaźń połączyła ją z młodym aktorem, który też później nazywał ich relację właśnie taką relacją syna z matką. Chodzi o Krzysztofa Wakulińskiego, którego poznała w latach 70. Nie miała dzieci, więc przybrała mnie za syna. Byłem nim z wyboru, do samego końca, choć to oczywiście nie było prawnie uregulowane. Gdy poznałem moją żonę Marię, ona także została uznana przez Dudę za córkę, mówił Wakuliński w jednym z wywiadów. A przez lata swojego życia, świetności, pracy w zawodzie aktorka współpracowała z różnymi teatrami, m.in. Teatrem Narodowym czy Powszechnym w Warszawie. Ale oczywiście największą sympatię, uznanie widzów, a także rozpoznawalność przyniosły jej filmy i seriale. Tych możecie kojarzyć co najmniej kilka. Oczywiście była to Wojna domowa, Nikodem Dyzma, W labiryncie, gdzie już zagrała dystyngowaną i niezwykle zabawną profesorową Suchecką. Nie chciałam zrobić z Anny namaszczonej matrony, wspominała aktorka. I to jej się udało. Wystąpiła także w stawce Większej niż życie, Kogel Mogel czy Galimatias, czyli Kogel Mogel 2. Ja oczywiście nie będę tutaj bardzo oryginalna, jeżeli powiem, że uwielbiam Babcię Wolańską. Jak dobrze wiecie z odcinka o wszystkich częściach Kogla Mogla i o ciekawostkach z planu, opowiedziałam wam, że właśnie była to dla mnie wyjątkowa postać. Obiecałam wam też dzisiejszy odcinek. No i oczywiście, no ja też mojego Marianka uwielbiam jak Babcia Wolańska Pusię, złotą medalistkę. No Maniuś nie ma na koncie żadnego medalu, oprócz tego oczywiście w moim sercu. Natomiast powiedziałam wam, że być może tych ról byłoby więcej, gdyby aktorka miała spokojniejsze życie prywatne. Ale nie ma tutaj żadnych zdrad, wielkich romansów czy tragedii, które wydarzają się z dnia na dzień. Choć dramat i tragedia był. Choć może nie do końca tak, bo dramat i tragedia był, tylko rozciągnięty w czasie. Ale powiedziałam, że nie zdarza się to z dnia na dzień, choć z drugiej strony no, choroba często uderza nagle. I w tym przypadku może faktycznie też tak było, bowiem życie u boku jej ukochanego aktorkę w pewnym momencie zaczęło niezwykle boleśnie doświadczać. Bo gdy aktorka miała nadzieję na spokojne życie u boku męża, okazało się, że cierpi on na chorobę. A dokładnie na chorobę afektywną dwubiegunową, którą zdiagnozowano u niego na początku lat 60. Niestety miało to wpływ na wycofanie się aktora z życia zawodowego. Pewnego dnia obudził się i powiedział, że jest już kimś innym. Stał się zastraszonym zwierzątkiem, które bało się dzwonka do drzwi, mówiła aktorka w wywiadzie dla Tygodnika Na Żywo.
Tryskał energią i temperamentem, odnosił sukcesy. Był w znakomitej formie i oto nagle z dnia na dzień stracił energię. Opanował go lęk, stracił radość życia i pogodę ducha. Stał się zamyślony, smutny, zamknięty w sobie, opowiadał z kolei Witold Sadowy. Niestety, choroba bardzo przytłaczała aktora. Nie tylko na tyle, że musiał zrezygnować z pracy, ale również na tyle, że kilkukrotnie, aż czterokrotnie, próbował zrezygnować także z życia. Miał także problemy z bezsennością i poważne stany lękowe. Żona trwała przy nim dzielnie, pomagała mu, starała się nie opuszczać go w potrzebie. Opiekę nad mężem jak najlepiej sprawować i oczywiście dzielić swój czas między dom, a także swój zawód. I choć nie pokazywała, jak jest jej ciężko, musiało jej być ciężko. No, jeżeli nie jesteście pewni, czy zastaniecie swoją drugą połówkę, którą bardzo kochacie, o którą się troszczycie w domu, kiedy wracacie z pracy, to na pewno nie mogłoby wam być lekko. Jednak pani Małgorzata sprawiała wrażenie osoby bardzo twardej. Tak jak wam powiedziałam, zawsze była dystyngowana, dobrze ubrana. W rozmowie z Party.pl tak wspominała ją Katarzyna Łaniewska, z którą wspólnie grały. Moja sąsiadka, urocza, która grała damę, matkę kolegi, Wardejna, czyli docenta Małgorzata Lorentowicz, żona wspaniałego Tadeusza Janczara, zawsze była w swoich kostiumach, łącznie z kolczykami czy broszeczką, wspominała. Wszystko było dosmaczone, wspominała. Tymczasem w domu aktorka pełniła rolę psychoterapeutki, pielęgniarki, przyjaciela, opiekuna i żony. Niestety, mimo jej starań, z każdym rokiem stan jej męża się pogarszał. W pewnym momencie aktorka sama zrezygnowała z kariery po to, by pomagać mężowi, by się nim opiekować. Niestety, pod koniec życia zdiagnozowano u niego także nowotwór. W międzyczasie aktorka za swoją walkę podczas wojny i zasługi dla Warszawy została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, a także Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Niestety jej walka o życie męża skończyła się w 1997 roku. Jak przekonywali jej bliscy, razem z mężem aktorka pochowała także cząstkę siebie. Niestety niedługo po jego śmierci sama podupadła na zdrowiu. Ostatni raz na ekranie pojawiła się w filmie Przeprowadzki z 2001 roku. Przeszła potem kilka operacji bioder, co przykuło ją do łóżka. Dołączyła do męża w 2005 roku, mając 78 lat. A o jej odejściu wspomniał przyjaciel, o którym wam wcześniej mówiłam, aktor Krzysztof Wakuliński. Tak naprawdę miała na imię Janina, ale używała imienia Małgorzata. Ja byłem dla niej jak przybrany syn. Poznaliśmy się z Dudą w Teatrze Narodowym w Warszawie w 1974 roku, cytował jego wypowiedź w UP Film. Natomiast tak pożegnanie wybitnej aktorki wspominała Krystyna Janda. Wczoraj wzruszenie na pogrzebie pani Małgorzaty Lorentowicz Janczar, garstka aktorów, starszych aktorów, nikogo z młodzieży. Deszcz, kapelusze, spojrzenia, milczące pozdrowienia, szepty. Była tak wspaniałą, tak piękną i elegancką panią, świetną aktorką. Była zachwycająca, kochaliśmy się w niej wszyscy. Aktorka spoczęła na warszawskich Powązkach. Jak słyszycie z relacji pani Krystyny, niestety na pogrzebie pani Małgorzaty zabrakło młodych osób. Szkoda, bo myślę, że również i im pani Małgorzata dostarczała wiele radości swoim graniem. Fajnie, żebyście wy pokazali w komentarzach, że nadal o niej pamiętamy. Czy faktycznie rola w Koglu Moglu była dla was tą najważniejszą? A może lubiliście panią Małgorzatę również w Labiryncie, który był bardzo popularną polską telenowelą? Co sądzicie o niej jako aktorce? Z czego ją zapamiętaliście? Dajcie oczywiście znać. Będzie mi bardzo miło, jeśli zaproponujecie mi, o kim jeszcze chcielibyście odcinek, bo przecież poprosiliście o ten odcinek, który właśnie kończymy wspólnie. I pamiętajcie także, że będzie mi bardzo miło, jeżeli odwiedzicie grupę przyjaciół mojego kanału na Facebooku. W ogóle mój profil na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. Odwiedzajcie mnie tam często. Ale najważniejsze, byśmy spotkali się tutaj już w przyszłym odcinku. Subskrybenci, którzy wciskają jeszcze dzwoneczek, będą mieć na pewno o nim powiadomienie, a resztę zapraszam do tego, żeby śledzić mój kanał, bo na pewno będzie się działo. Do zobaczenia. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa.